No cześć wam, dzisiaj odcinek typowo techniczny, na jutro też będzie nagrany odcinek typowo techniczny. Dzisiaj będzie z testeru do baterii typu BT168D. Tego typu taki tester. Jest bardzo lekki, on bada baterie typowo paluszkowe od 3 razy A do R20 i ma możliwość baterii, zbadania baterii 9V. Bada się go na zasadzie przyłożenia w odpowiednim kierunku do bieguna dodatniego ujemnego, bo wiemy z fizyki, że wszelkiego rodzaju baterie, ogniwa, akumulatory prądu stałego mają biegun dodatni, biegun ujemny. Najczęściej jest to stosowane, że dodatni jest czerwony, niebieski, ujemny. I przetestujemy sobie baterie, jakie tutaj mam. Zaczynamy od baterii typu 3 razy A. I testujemy to po to, żeby sprawdzić, czy bateria jest dobra. Jak bateria jest użyta, oddajemy tylko do punktu utylizacji, czy do sklepu, który to zleci do punktu utylizacji baterii, bo nie wrzucamy ich do normalnych śmieci, takie jakie mamy domowe. Oczywiście odpowiednio posegregowane, bo taka bateria gdzieś wyląduje w nieodpowiednim miejscu. Jest szkodliwa dla środowiska, zwierząt i ogólnie no, powinna być odpowiednio zutylizowana. Więc bierzemy do testera. Przykładamy ujemny do ujemnego, dodatni do dodatniego i widzimy, że bateria jest dobra, się jeszcze nadaje. Teraz bierzemy sobie następną, też typu 3 razy A. Widzimy, że jest baterią dobrą. Też sobie odkładamy, do czego się jeszcze przyda. 1,67 2 razy A, bateria jest dobra, nadaje się do użytku, praktycznie nowa, nie metalinówka, nie śmigana. I następna, też 2 razy A, dobra, chyba jedno z największych, nie spotkałem się z większym ogniwem R20, no stosowana już bardzo rzadko, kiedyś w dużych latarkach. 1,71 V, no, bateria bardzo mocna i pasująca. Jak mówiłem, 9V też ogarnię, 9V nie mam do testów. To jest bardzo lekkie, fajne urządzenie. Szkoda, że nie bada baterii płaskich. Ogniw płaski typu do zegarmistrzowskich. No ale sobie jeszcze takie sprawię. Albo takie jeszcze jedno kupię, jakoś przybuduję. Okej, nic, miłego dnia.